Siema, jestem RogaLik95, a to jest trzeci już odcinek z serii Przygody z Minecraft. Dzisiaj będziemy kopać sobie kopalnię. Wiem, że to będzie dla was trudne, no ale będziemy sobie kopać i będę wam opowiadał... Wiem, ale i tak to zrobię, tak? ...8, która ma wyjść już bodajże jutro. Także miłego oglądania. Dobra, tak właśnie wyglądał pierwszy odcinek na moim kanale. I był on opublikowany dokładnie 8 września 2011 roku, czyli mniej więcej 5 lat temu, a więc 5 lat już na tym YouTubie dla was siedzę i dla was robię te filmiki, a na tym kanale tych filmów posiadam ponad 281. Ponad 281, dokładnie 281 prawdopodobnie. I tak wyglądały moje pierwsze filmy, były one bez montażu i bez niczego. Po prostu były wrzucane i ten prawilny głosik, tam, ile ja mam wtedy lat? 15? 15-latka, ja dosyć późno przechodziłem mutację, o ile w ogóle teraz mam głos taki lepszy, to wtedy właśnie był delikatnie słaby i tak prawdę mówiąc to nie nadawałem się do tego, ale moją inspiracją do rozpoczęcia właśnie zabawy na YouTubie, bo wtedy dla mnie to była zabawa. Dzisiaj jest to coś więcej niż zabawa, to jest rozwijanie jakiejś tam swojej pasji, ale do tego przejdziemy później. Wtedy ta zabawa właśnie, do tej zabawy zainspirowali mnie użytkownicy tacy jak CTSG czy JJ Joker, którzy wtedy byli najpopularniejszymi streamerami, youtuberami Minecrafta i ja wtedy tą grą się właśnie zajmowałem, ponieważ lubiłem w tą grę grać i po prostu, mimo to, że wiedziałem, że wiele ludzi tą grę nagrywa i wolą oglądać innych youtuberów ludzie, ja stwierdziłem, że ja jednak będę nagrywał tą grę, ponieważ lubię w nią grać. I myślę, że żadna inna gra tutaj na moim kanale by nie miała większego sensu, ponieważ jestem fanem takiego grania w jedną grę, powiedzmy, i zdobywania tam w niej jak najwięcej osiągnięć. Także, pierwsze filmy w 2011 roku i tak jak możecie to zobaczyć, był to Minecraft i one do tej pory są wszystkie publiczne, ja żadnych filmów nie ukrywałem, ponieważ nigdy nie wstydziłem się tego, co robię i zazwyczaj ludzie po prostu śmiali się ze mnie z tych filmów, ale ja nie poddawałem się i walczyłem cały czas. Przyszedł pewien moment, kiedy to Magdalena Maria Monika, z którą serdecznie pozdrawiam, zgodziła się nagrać ze mną odcinek i u niej na kanale macie ten odcinek, także wielki youtuber zgodził się ze mną nagrać, mimo wszystko, że byłem mały i za co bardzo, bardzo jestem wdzięczny. Oczywiście ten film nie nabił mi zbyt wielu subskrypcji i te subskrypcje, kiedy nagrywam Minecrafta, oscylowały w około 5-6 tysięcy. No ale tak jak widzicie, mój kanał dosyć się teraz rozwinął i chciałbym opowiedzieć wam trochę taką moją historię, jak to się wszystko zaczęło. Zaczęło się tak, że oglądając filmy JJ Jokera bądź CTSG, stwierdziłem, że też chciałbym, kurde, fajnie by było nagrywać takie filmy i fajnie by było poczytać komentarze ludzi i poczytać to, co ludzie myślą o tym. Dlatego postanowiłem nagrać swój pierwszy odcinek. Na początku kiedyś tam opowiadałem rodzicom, że można z tego zarobić fajną kasę i można z tego się tak naprawdę utrzymywać, czyli tam, wiadomo, tak jak wszyscy wtedy, kiedy zaczynałem, mówili, kurde, z tego kasa, no nie ma szans. Poza tym jak zaczęli oglądać pierwsze odcinki, to po prostu wyśmiewali mnie i po prostu się do tego wtedy nie nadawałem, ponieważ słabo to wychodziło dosyć. No i tak jak widać oczywiście po wyświetleniach. Dodatkowo, przez to, że nagrywałem, byłem jakoś tam tak wyśmiewany w szkole, to myślę, że się skończyło w szkole średniej, ponieważ no w szkole średniej już mniej, ponieważ już miałem więcej tych widzów i naprawdę fajnie to wyglądało, no ale w gimnazjum byłem wyśmiewany przez to, że nagrywam filmy, przez to, że robię jakieś tam głupoty na tych filmach i tak dalej i że nie miałem głosu do nagrywania tych filmów. I wiele głosów mówiło mi, nie wybijesz się, nigdy nie zdobędziesz tam kilkuset tysięcy subskrypcji i tak dalej, i tak dalej. Co prawda nie zdobyłem, ale dążę do celu, ale o tym później. Co dalej? Kiedy właśnie byłem wyśmiewany z tych filmów, to ludzie myśleli, że to jest po prostu takie nic, to jest takie zabicie czasu i robi to się wszystko z nudów i tak dalej, i tak dalej. I po prostu, że tak powiem, butem do ziemi mnie dopierdzielali. Bo nie chcę tutaj bluźnić, bo nie chcę stawiać jakiś tam bron i tak dalej. Po prostu butem do ziemi byłem dopierdzielany do tego, żeby przestać to robić i żeby się poddać. No ale tak jak widzicie, nie poddałem się i jestem z wami do teraz i myślę, że kurde, fajnie jest tak pokazać wszystkim, że można coś zrobić z niczego, bez praktycznie niczyjej pomocy
i bez pomocy jakichś większych youtuberów, bez znajomości programów do obróbki grafiki, dźwięku i tam Sony Vegasa programów do montowania, które musiałem sobie później jakoś tam w swoim zakresie zorganizować. Kiedy zaczęło się jakoś to wszystko fajnie kręcić na YouTubie, posiadałem około tam 10, 12, 13 tysięcy subskrypcji. Moi rodzice zaczęli zauważyć to, co robię, zaczęli oglądać te filmy i zaczynali mi w tym pomagać, ponieważ dostałem na spółkę od nich i od mojej dziewczyny na urodziny mikrofon, który naprawdę bardzo mi pomógł. O, tak on wygląda, nie wiem, czy tutaj mogę pokazać. Tak on wygląda, kosztował kupę szmalu i oczywiście sam nie mogłem sobie na niego pozwolić. Ale moi rodzice sprawili się bardzo dobrze, za co im bardzo dziękuję, ponieważ teraz razem z moją dziewczyną wspierają mnie w tym, co robię i naprawdę to pomaga mi wznosić się na jakieś tam wyżyny swoich umiejętności montowania, nagrywania, mówienia itd., itd. Bardzo, bardzo wam za to dziękuję, że jesteście ze mną i że mam nadzieję, że oglądacie ten film, a pewnie oglądacie, ponieważ ostatnio oglądacie, także sorry. Muszę zaciągnąć powietrza, dzięki wam bardzo za to i chcę, żebyście wiedzieli, że jestem wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. Oczywiście jakieś tam wydatki dotyczące tego YouTube'a, właśnie po rozmowach z rodzicami, z tatą szczególnie, były pokrywane przez moich rodziców, za co też bardzo wam dziękuję, ponieważ dzięki temu mogę właśnie tworzyć dla was filmy tej jakości, ponieważ tata sprawił mi komputer, sprawili mi mikrofon, sprawili mi kamerę. Tak naprawdę wszystko, co możecie tutaj widzieć, zawdzięczacie moim rodzicom, mojej dziewczynie i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście dokładałem też do tego swoją część. No ale gros tego dokładali moi rodzice. Także jeszcze raz dzięki bardzo. Muszę zaczerpnąć powietrze. Dobra, no i wracając tam do szkoły średniej, dobra, fajnie, tam miałem powiedzmy 8 tysięcy subskrypcji i zacząłem nagrywać CSGO. Chyba to było wtedy, zacząłem nagrywać CSGO? Nie, chyba jeszcze nie wtedy. No i tam miałem jakieś te filmiki z Minecrafta, no i też były tam podśmiechujki, on nagrywa, zobaczcie sobie tutaj, siema, tu Rogalik95 i tak dalej, i tak dalej. Tak jak to było w tamtym czasie. No, ale kiedy, kurde, dowiedzieli się, że z tego są jakieś tam pieniądze i co jakiś czas z YouTube'a przychodzi mi jakaś tam, powiedzmy, wypłata, to nie są tam jakieś duże pieniądze, bo 300 zł co kilka miesięcy wtedy było, no to wtedy już zaczęli się zastanawiać, kurde, za siedzenie w domu, tyle pieniędzy? Znaczy tyle pieniędzy, no bo to wiadomo, dla tam ludzi, którzy zaczynają szkołę średnią, 300 zł, to tam raz na jakiś czas to jest dużo kasy, nie? Powiedzmy. I no dobra, kurde, 300 zł, no fajnie, kurde, nie? I zaczęli się tak tym interesować. No ale mimo wszystko tam byłem troszeczkę tak, tak powiem, spychany również do ziemi i demotywowany przez to wszystko. No, ale trudno. Stwierdziłem, że pora zacząć robić coś fajnego, coś nowego. Pora zacząć się nauczyć wielu rzeczy. I zacząłem nagrywać Counter-Strike'a. Pierwsze filmy oczywiście były również słabszej jakości, ponieważ wiadomo, zaczynając każdy tutaj może sobie mówić, że on od początku montuje fajne filmy i tak dalej, w co nie wierzę, ponieważ musiał mu ktoś w tym pomagać, a ja to wszystko ogarnąłem sam. Także. Co dalej? Dobra, no i znajdujemy się właśnie w tym momencie, gdzie właśnie jest was 20 tysięcy, ponieważ nie chcę wam zanudzać całą tą historią, gdzie jest was 20 tysięcy, mamy ponad praktycznie 2000 wyświetleń pod każdym filmikiem, mamy mnóstwo komentarzy, mnóstwo łapek w górę i kiedy, wierzcie mi, że czekałem na to 20 tysięcy jak dziecko, ponieważ to jest był taki mój próg, który kiedyś, za mało lata, to 5 lat temu, który zaczynałem, chciałem osiągnąć 20 tysięcy widzów. Co nie jest może jakąś ogromną liczbą, ale dla mnie jest, ponieważ bardzo, bardzo cenię sobie każdą subskrypcję, która przychodzi do mnie na kanał i która chce słuchać tych moich wypocin, które właśnie wam mówię. Także dzięki wam bardzo za subskrypcję. Jeżeli widzisz ten film i nie jesteś jeszcze widzem, to zapraszam cię, kliknij tutaj gdzieś, powinien być tutaj na dole, nie wiem jak to jest. Gdzieś przycisk subskrybuj. No i tak, i jesteśmy właśnie w tych czasach na studiach, kiedy właśnie przyszło to kilkanaście tysięcy widzów, 15, 16, 17, 18, 19 i w końcu 20 tysięcy widzów i tutaj ludzie zaczynają już dostrzegać, że może być jakaś z tego kasa, ponieważ wiadomo, dostaję jakieś tam skiny za reklamy, ja nie ukrywam tego, tak? Dostaję jakieś skiny za reklamy od stron i tak dalej, za to, że wchodzicie w te linki, to wszystko przynosi mi jakąś tam kasę, dzięki czemu macie na przykład giveaway'e co jakiś czas na moim kanale i naprawdę dzięki wam bardzo za to, że jesteście.
No i kiedy właśnie zaczęli zauważyć, że z tego naprawdę może spływać fajny hajs, zaczęli doceniać to, co robię i zaczęli traktować mnie jako osobę taką bardziej, powiedzmy, wyznacznikiem jestem takich ich zainteresowań, powiedzmy, że też by chcieli zacząć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i jest to ciężkie, ja im to mówię zawsze, ale że ważne jest to, aby zacząć po prostu i nie poddawać się w tym, co robimy, ponieważ to naprawdę jest bardzo, bardzo fajne i opłacalne. Co prawda po takim odstępie czasu, jakim jest ten czas 5 lat, który tutaj już na YouTubie jestem. Także przejdźmy sobie może do konkursu na te 20 tysięcy widzów, ponieważ w podziękowaniu za to, że jesteście tutaj ze mną, przygotowałem dla Was taki konkurs. Ponieważ szukam stałego grafika na kanał i chciałbym, żeby taki grafik się u mnie pojawił na kanale, żeby robił mi miniaturki, troszeczkę mi pomagał w filmach, jakieś tam rady dawał co do kolorystyki itd., itd. Także chciałbym zrobić konkurs, w którym będzie do wygrania kod na 50 euro od strony g2a.com, za który bardzo, bardzo dziękuję. I po prostu musicie zrobić dla mnie miniaturkę do jakiejkolwiek serii na moim kanale. Po prostu wejdźcie sobie na kanał, zobaczcie, jakie serie tworzę i możecie sobie zrobić jakąś tam miniaturkę i podesłać mi na maila. Ten mail będzie gdzieś tutaj, na pewno się Wam wyświetlał i na pewno Wam tutaj go gdzieś podam. I na tego maila możecie wysyłać swoje miniaturki. Dzięki czemu ja będę mógł wybrać 2 lub 3 najlepsze, ponieważ mam tam kod na 50 euro, 25 i 25. Także za pierwsze miejsce 50 euro, za drugie miejsce 25 euro i za trzecie miejsce również 25 euro na stronie g2a.com, czyli po prostu na gry. No i myślę, że fajnie by było, jakbyście po prostu zrobili taką miniaturkę dla mnie i dla siebie, ponieważ wyślecie ją do mnie i możecie coś wygrać, a wtedy ja na pewno z Wami się skontaktuję w celu dalszej współpracy. Jeszcze raz, bo nie wiem, co Wam powiedzieć, aż przez to, że właśnie jest Was tutaj aż tyle. Dajcie znać w komentarzu, jakie serie bądź jakie filmy lubicie najbardziej u mnie oglądać. Czy to jest Skin Joker, czy to są jakieś tam ciekawostki na temat CS-a, czy filmy jakieś tam instruktażowe. Dzięki Wam bardzo jeszcze raz za odwiedzenie tego kanału, ponieważ aż rozbolała mnie głowa od tego gadania. Bo naprawdę fajnie jest popatrzeć na to, że te 20 tysięcy subskrypcji po 5 latach pracy udało się uzyskać. Dzięki Wam bardzo za oglądanie, za to, że jesteście i zapraszam Was do udziału w konkursie. Także dzięki Wam bardzo, trzymajcie się, na razie siemanko, pozdrowionka, peace!